Wrażenia są bardzo pozytywne. Przyjeżdżaliśmy tutaj z myślą, że nie będziemy mogli chodzić z pokoju, będziemy zamknięci w hotelu. Cała wioska jest dla nas otwarta, możemy swobodnie się po niej przemieszczać. Mamy fajną siłownię, która jest dostępna 24 godziny na dobę, więc w każdym momencie zawodnik może pójść i wykonać swoją jednostkę treningową. Podobnie jest ze stołówką, która jest otwarta 24 godziny na dobę. Mamy też strefę relaksu, gdzie można czasem pójść pograć w tenis stołowy, bądź porzucać darcy, pograć na konsoli. Jesteśmy mile zaskoczeni. Nie ma też problemu z tym, że możemy między sobą rozmawiać, także jesteśmy dobrej myśli i cieszymy się, że tak to tutaj wygląda. Stołówka jest naprawdę bardzo dobra. Mamy różne rodzaje kuchni, azjatycką, japońską, światową. Mamy nawet dostęp do amerykańskiej pizzy czy burgerów. Także jest to zdrowa kuchnia, jest kuchnia wegetariańska, także każdy coś znajdzie dla siebie. Nie trzeba jeść codziennie tego samego, więc spokojnie przez 2 tygodnie będziemy tutaj się żywić. Każdy z zawodników też jest zadowolony, nie słyszałem jeszcze złego słowa o tym jedzeniu. Nikt nie ma problemów jakby żołądkowych, także cieszymy się, że tak to tutaj przygotowali Japończycy. Są to coraz krótsze jednostki treningowe. Skupiamy się już na technice indywidualnej, czyli dużo pozujemy, dużo rzucamy. Jest to moment wyświeżenia organizmu. Musimy się zaadaptować do temperatury oraz wilgotności. Dzisiaj pierwszy raz byliśmy na treningu na main courcie. Jest naprawdę imponujący i miejmy nadzieję, że będzie dla nas bardzo szczęśliwy już w sobotę. Łotysze to wicemistrzowie świata. Wygraliśmy z nimi mecz o kwalifikację w Graz. Także na turnieju najwyższej rangi na razie mamy z nimi bilans dodatni. Jest to bardzo odpowiadający nam przeciwnik. Wiemy, jak przeciwko nim grać. Znamy ich słabe strony i wiemy, jak je wykorzystać. Także jestem dobrej myśli przed pierwszym meczem, który tak naprawdę jest najważniejszy. Pierwszy mecz w turnieju to troszeczkę stresu, jeszcze tym bardziej na turnieju takiej rangi. Ale wydaje mi się, że jesteśmy na tyle mentalnie i fizycznie przygotowani, że pokonamy Łotyszy. Drugi mecz przeciwko drużynie gospodarzy. Na razie zeskautowaliśmy 2 zawodników, którzy są nowi. Pozostałych 2 znamy już z Mistrzostw Świata w Amsterdamie i z rozgrywek FIBA World Tour Masters. Myślimy, że te drużyny azjatyckie są najsłabsze, także liczymy, że zwycięstwo przyjdzie dużo łatwiej niż z Łotyszami. Jednakże zawsze musimy uważać na to, że to są gospodarze, oni tutaj przebywają długo, są przyzwyczajeni do tej temperatury, do wilgotności. Tak samo mogą sprawić niespodziankę w każdym innym meczu całego turnieju, który jest bardzo długi. Wychodząc na boisko, zawodnicy widzą tylko przeciwnika i to jest dla nich najważniejsze. Skupiają się tylko na 4 zawodnikach, którzy są obecnie na korcie. Także dla nas to, że nie ma kibiców, jest też plusem, bo jako że gramy drugim z Japończykami, nie będzie ich dopingu, nie będziemy musieli z całym staffem ich przekrzykiwać. Dodatkowo czujemy wsparcie Was, czyli kibiców z Polski. Codziennie dostajemy pełno wiadomości, lajkujecie nasze relacje na social media. Także bardzo się cieszę, że jesteście z nami i wspierajcie nas dalej. Właśnie Karlis Lasmanis tutaj przyszedł sobie pogłupkować. Chodź, Karlis. Hello. Wspomniany Karlis Lasmanis. This is the player that we're gonna win on the first game. Thank you. You can go. We'll see.